Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o tym, jak to ludzie dorośli, można powiedzieć, jakieś gady, że jak oni mogliby nabrać takiej dziecięcej mądrości. Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, prawda, żeby te dzieci przychodziły do Jezusa i żeby ci faryzeusze nie przeszkadzali dzieciom przyjść do Jezusa. No bo faryzeusze uważali, że oni są najmądrzejsi, najinteligentniejsi i te podziały takie żydowskie czynili, że dzieci już nie powinny. No Jezus jeszcze inaczej mówił, Jezus jeszcze mówił, że także nie musi taki na przykład faryzeusz, czcić ojca ani matki. Tak to znieważyliście przykazania Boże dla nauki waszej. Także widzicie Państwo, ile jest rzeczy, że faryzeusze powywracali, pozmieniali i im dłużej to trwało, tym gorzej, bo na przykład ten pałac kultury Stalina i Lenina nad Warszawą już od jakiegoś czasu alarmował, sugerował ateizm, że będzie tego ateizmu coraz więcej. I tak jak kiedyś u Żydów nie było ani jednego ateisty, bo to była, proszę Państwa, teokracja tylko, tak teraz, proszę Państwa, jest bardzo dużo ateistów. No nie wiem, czy nie więcej. I tu jest problem, że nawet ci księża, którzy są homoseksualistami, te zakonnice, które są lesbijkami, to co tutaj były promocje książki, pogawędki w Teatrze Hübnera, to wiecie Państwo, to sugeruje, że u takiego księdza, u takiej zakonnicy zrodziła się nieraz myśl, że tego Boga nie ma, że Bóg nie widzi, że Bóg nie patrzy, bo tego Boga po prostu nie ma. To nic nowego, bo te zalążki, zaczątki, księdze, proszę Państwa, Ezechiela były, co oni robili w ciemnych miejscach świątyni i mówili, że Bóg nas nie widzi. To czyli, że tak, oni świadomi byli, to było przed 607 rokiem, przed naszą erą, przed uprowadzeniem, proszę Państwa, Żydów do Babilonu na okres 70 lat, aż że nowe pokolenie się zrodziło niejedno. Także oni nie zakładali tego wtedy, że Bóg nie istnieje. Oni wiedzieli, że Bóg jest, ale że Bóg nie widzi i oni chowali się w ciemnych miejscach. Natomiast ateizm sensu stricto rozpasał się na dobre. Także dzisiaj, proszę Państwa, mamy takich pyskaczy bardzo dużo, że gada, Żydówka dzieli na biednych i na, proszę Państwa, bogatych. I po prostu idą za tym drwiny, idą za tym kpiny. I teraz tak, warto sprawdzić jest ten papierek lakmusowy, biorąc przykład Jezusa Chrystusa. Jezus, który bazował na tym, aby nie mieć nic, aby nie mieć też żadnego tytułu, bo teraz to jest mieć i być kimś wielkim. Człowiek chciałby się czymś wsławić, no, zwłaszcza gdy nic nie ma, gdy nic jeszcze nie osiągnął, chciałby się czymś wsławić, a gdy ma jeszcze jakiś potencjał. No. Albo jak tutaj nic w Polsce takiego z tego książęctwa nie ma, no to oni na ulicy Żurawiej dają angielskie nazwy, żeby udać, żeby oszukać, zmatarzyć, zmanipulować. Nazywamy to salcesonizmem mazowieckim polskim, gdy jesteśmy tutaj nad Wisłą w Warszawie, którą nazywają Wielką Wiochą, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Czyli jak ktoś nie ma, to można oszukać, bo człowiek, który nie ma Pana Boga, nie ma sprawiedliwości, nie ma wiary, nie ma prawdy w sobie, tej biblijnej przygotowania, doświadczenia biblijnego, Bożego, Jahwe, no to będzie kręcił, będzie oszukiwał i ten skok chciałby zrobić już teraz, przeskok tak zwany, żeby coś oszukać, chytrze, salcesonistycznie. I tak się teraz robi, że te nazwy na Żurawie angielskie, myślałby kto, że tu jest Wielka Brytania, myślałby kto, że tu jest Anglia, albo słowo sorry, prawda, nadużywanie też, specjalne używanie tego słowa sorry, albo jakieś słowo co, Moharowi gdzieś coś
akurat słuchali u świadków Jehowy, jak jeszcze oni byli w Warszawie, tutaj w Polsce, a nad Wisłą, bo już teraz ich nie ma. Moherowi podpatrzyli, posłuchali. I już takie nawet metody, którymi się posługiwali świadkowie Jehowy, że nawet spotykali się na stadionach, tutaj na stadionie dziesięciolecia, teraz się nazywa Stadion Narodowy, celowo ta nazwa została zmieniona, Narodowy. Już myśleli, że tu angielski stadion, nie, w Polsce, a jest polski Stadion Narodowy. Świadkowie Jehowy już tutaj na stadionie dziesięciolecia, czyli tym narodowym, nie gromadzą się, nie ma ich tutaj w ogóle w Warszawie, a natomiast tę pałeczkę po świadkach Jehowy przejęła druga klasa, czyli kto? Moherowi. I tutaj papież był potem na stadionie dziesięciolecia. I ksiądz Baszbora, cudotwórca, uzdrawia, leczy. Także proszę Państwa, straszne takie rzeczy, manipulacje, salcesonizmy i wszelkie oszustwa. Gdy i tak u nich ta wiara w Boga, to i tak będą podziały, bo to już jest spaczenie, to już jest zło, z czym oni się nie mogą zgodzić, ale chciała, nie chciała, czy się stoi, czy się leży, w Babilonie Wielkim oni niestety zginą. Czyli, że tak. Proszę Państwa, Jezus Chrystus bazował na tych najmniejszych rzeczach i nawet powiedział, że prawdę prędzej poznają prostaczkowie, niż by ci uczeni w piśmie, faryzeusze, saduceusze mieliby prawdę poznać. Prostaczkowie. Mohery tego nie mogą zrozumieć, co to jest pokora, co to jest ta skromność biblijna, bo oni ciągle, jak nie sami, to sami wystawiają jakieś przykładowe autorytety, że nazwiska, imię sławy, czy nawet jak nie polityków, to w swoim tym kościele rzymskokatolickim, faryzeuszy i saduceuszy. No bo jak powie w Radiu Maryja Krystyna Pawłowicz, docent, doktor habilitowany, no to już jest to, proszę Państwa, rewelacja. To już jest to, proszę Państwa, super. Jezus bazował na maluczki, że prawda będzie objawiona, mówił Jezus Chrystus, tylko maluczkim. Czyli, że kto? Faryzeusze, saduceusze nigdy prawdy nie poznają przez swoją zarozumiałość, powykręcali, proszę Państwa, nauki prawdy Boże, prawo Boże. Biblia mówi, adwentyści pięknie to tłumaczą, że przyjdą tacy, którzy odmienią prawo i zakon, ale Bóg nie da się, no, nie da sobie kaszę dmuchać, jak to się mówi, drwić i kpić, ale mohery myślą cały czas, także złapali z tym żydowstwem, że złapali Pana Boga za nogi, a diabła za ogon. No mówimy o czasach Izraela, o żydowstwie, że nawet ci z dwóch pokoleniowego królestwa Judy w Jeruzalem nie wzięli przykładu z Izraela północnego, ze stolicą Samarii, kiedy Sennacheryb najechał i zniszczył Samarię w roku 740 przed naszą erą. To już było znakiem wielkim dla Jeruzalem. Nawróćcie się do Boga, kajajcie się. Bóg posyłał proroków, ale nie takich mickiewiczowskich, jak to u tych dziadów mickiewiczowskich, u dziadów było, dziad z dziada. Proszę Państwa, nie. Bo to, co Mickiewicz pisał, Słowacki, to było już upolitycznione. Chociaż dużo dobrego, jakieś pierwiosnki, jakiś proces. Procent prawdy u Słowackiego było, że Jehowa położył rękę, prawda? Jehowa używał, położyłem rękę tak, przed tronem Jehowy, trzęsącą rękę, czy jak położyłem przed tronem Jehowy, swoją rękę położyłem przed tronem Jehowy. Tak pisał Słowacki, czyli że on używał imienia Bożego i wiedział, że forma Jehowa była formą przy
przyjęto w języku polskim, tylko niby dlaczego dzisiaj ludzie tego nie wiedzą i przez klechy są odciągani od imienia Jehowa. To mówi, święć się imię Twoje, a nie wie, jakie to imię jest, ale nie wie, o co chodzi w ogóle. Mówi, święć się imię, wypowiada imię Jezusa, a imienia Boga, samego Jahwe, nie zna. Także widzicie Państwo, tu jest jakaś taka od razu niekonsekwencja. Tu jest od razu brak konsekwencji, prawda, w tym wszystkim. Ja zajrzę do tego całego worka strażnic. Będę tak tu przeglądała wszystko po kolei. I zobaczymy, co tutaj o tych prostaczkach, proszę Państwa, spotkamy. Zobaczymy. Przemoc uderza w każdego. No to jest ewidentne dla, proszę Państwa, dni ostatnich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego złego systemu rzeczy, że jest przemoc. Przemoc wpuszcza się mordercę przez internet, telewizji masz mordercę, oglądasz mordercę. Przyczyny przemocy, no takie właśnie są. Zagadka dla ekspertów. Dlaczego w niektórych krajach liczba morderstw jest 60 razy większa niż gdzie indziej? Dlaczego wojny i inne formy przemocy? No, także widzicie Państwo, aż 60 razy więcej. Dlaczego? Kochałem przemoc. No, także wiecie Państwo, ludzie zmieniają się, ludzie się zmieniają, proszę Państwa. Którzy poznają prawdę, pieniądze chodzą tam na czterech nogach. Tak jak to mówię do tej von Lipskiej, chciwej, a pazernej, że idźcie, kupujcie bez pieniędzy, mówi Pismo Święte. Rzeczywiście, kiedyś będzie taki czas, że idźcie i kupujcie bez pieniędzy, co dzisiaj jest u tego żydowstwa z Tokefem nie do pomyślenia, ale już Biblia proroczo zapowiadała. Czy wiesz, na Nowej Gwinei jest co najmniej 2 miliony świń. Jedna przypada średnio na 3 mieszkańców wyspy. Świnie hoduje się więcej niż połowa ludności. I zarazem widać jak gdyby kolor ludności, która mieszka w jednych i w drugich. Dlaczego świnie są dla nas tak cenne? Mamy takie powiedzenie. Pieniędzy jest świnia, a ze świni pieniądze. Na długo przed tym, jak zaczęto się tu posługiwać pieniędzmi, środkiem płatniczym były świnie. I tak jest do dnia dzisiejszego. Na przykład pewien sprzedawca dodawał kiedyś żywą świnię do każdego nowego samochodu, by rozstrzygnąć spory. Plemiona często obdarowują się pieniędzmi, świniami. Nie jeden kandydat na męża ofiaruje te zwierzęta rodzicom swej wybranki lub jej klanowi jako część opłaty za narzeczoną. Także proszę Państwa, no żyć i nie umierać. Akurat trafiłam tutaj rzeczywiście na taki bardzo ciekawy artykuł, proszę Państwa, o świniach. No, tylko czytać. Nie dzielę. To jest to, z czym oni się kojarzą. Coś niesamowitego. Proszę Państwa, czy chcąc się pomodlić, trzeba się udać w szczególne miejsce. No bo mówią o tych takich kościołach. Największy kwiat świata. To jest też bardzo ciekawe. Sumatra. W Biblii przepowiedziano cierpienia i śmierć Chrystusa. To też bardzo ciekawe. Czy chcąc się pomodlić, trzeba się udać w szczególne miejsce. Proszę Państwa, tak przypadkowo będziemy reklamować. Przebudźcie się z sierpnia 2012. Wielu ludzi regularnie uczęszcza do jakichś budowli religijnych, żeby się tam pomodlić. Niektórzy odbywają dalekie pielgrzymki, no i teraz są też te pielgrzymki. No to zastanów się. Pielgrzymki do różnych sanktuariów. Czy Twoim zdaniem modlić się należy tylko w kościele, kaplicy lub innym budynku sakralnym, czy też można to robić w dowolnym miejscu i czasie? Czego uczy Biblia? Także widzicie Państwo, ludzie z Pisma Świętego, z Biblii, nic na ten temat nie wiedzą, a przydałoby się czegoś dowiedzieć. Na początku dziejów ludzkości nie istniały żadne budynki. I tutaj trzeba do tego byłoby dojść. Żadne budynki nie istniały o przeznaczeniu religijnym. Domem naszym prarodziców
był piękny ogród rodzaju 2.8. Przebywając w nim, mogli porozumiewać się ze swoim Stwórcą, Jehową Bogiem. Później, gdy rodzina ludzka się powiększyła, prawi ludzie, którzy tak jak Noe chodzili z prawdziwym Bogiem, w dalszym ciągu obywali się bez budowli sakralnych rodzaju 6.9. Miłowali Jehowę i zaskarbiali sobie Jego uznanie, korzystając z daru modlitwy. Bóg nie mieszka w budowlach wzniesionych przez człowieka. To już jest takie zdanie z Biblii. Idźmy dalej, jak mówi Wielowiejski. Dawni słudzy Boży wiedzieli, że Stwórca Ziemi i bezkresnego Wszechświata nie mieszka w budynkach budowanych wzniesionych ręką człowieka. I do tego Żydzi byli przyzwyczajeni. Oni to wiedzieli. Przerwa. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka wracają do rozmów z dyrekcją. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia w podwarszawskich markach. To efekt karambolu. Szwajcarzy decydują w referendum, czy chcą wprowadzenia gwarantowanego dochodu. W Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczyna się właśnie kolejna tura rozmów pielęgniarek z dyrekcją Instytutu. Pielęgniarki domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. O sporze w Instytucie rozmawiali goście programu Wybory w Toku. Zdaniem Małgorzaty Gosiewskiej z PiS strajk to wynik zaniedbań rządu Platformy Obywatelskiej. Według posłanki to właśnie poprzednia ekipa rządząca doprowadziła do gigantycznego zadłużenia placówki. Poprzez brak kontroli nad zarządzaniem tą placówką, poprzez rok po roku systematyczne zadłużanie tej placówki. W tej chwili ona jest w takiej sytuacji, że rzeczywiście trudno w przeciągu paru miesięcy znaleźć dobre rozwiązanie. Według Joanny Augustynowskiej z Nowoczesnej potrzebna jest zmiana całego systemu, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Może trzeba wprowadzić opłatę za wizytę u lekarzy, żeby zmniejszyć kolejki do specjalistów. To wymaga reformy całej służby zdrowia. Natomiast na dziś najbardziej palącym problemem jest to, że te pielęgniarki niestety naprawdę pracują w trudnych warunkach. O wiele godzin tych pielęgniarek jest fizycznie mało. Dziś 13 dzień strajku. Pielęgniarki odeszły od łóżek małych pacjentów. Na oddziałach pracują w minimalnym składzie. Wczoraj poprosiły o pomoc premier Beatę Szydło w rozwiązaniu sporu z dyrekcją. Rzecznik rządu wykluczył jednak zaangażowanie premier w zażegnanie konfliktu. Jak tłumaczył, chodzi o to, by nie nadawać sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka charakteru politycznego. Teraz ważna informacja dla kierowców. Są utrudnienia w markach pod Warszawą. To Krajowa 8. Zderzyło się tam 5 samochodów. Jedna osoba została ranna. Po tym wypadku lewy pas jezdni w kierunku Warszawy jest zablokowany. Nie ma już natomiast problemów na Krajowej 50 w powiecie grójeckim na Mazowszu, którą wcześniej przez kilka godzin blokowali okoliczni mieszkańcy. Protestowali w ten sposób przeciwko planowanej przez polskie sieci elektroenergetyczne budowie linii wysokiego napięcia, która ma przebiegać przez tereny ich gmin. Szwajcarzy decydują dziś w referendum, czy chcą wprowadzenia bezwarunkowego dochodu. To pierwszy taki gwarantowanego dochodu, to pierwszy taki plebiscyt na świecie. Zdaniem autorów tej inicjatywy takie świadczenie wypłacane przez państwo wszystkim obywatelom przyczyniłoby się do zlikwidowania nierówności społecznych i biedy. W dyskusjach poprzedzających referendum proponowano, by każdy dorosły mieszkaniec Szwajcarii co miesiąc dostawał niezależnie od swoich dochodów 2,5 tysiąca franków, a osoby w wieku poniżej 18 lat 625 franków. Świadczenie nie byłoby opodatkowane. Według rządowych obliczeń realizacja tej inicjatywy kosztowałaby corocznie ponad 200 miliardów franków, co oznacza, że w budżecie zabrakłoby 25 miliardów, by je zdobyć. Potrzebne byłyby znaczne oszczędności albo podwyżki podatków. Do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar największej od ponad 30 lat powodzi we Francji. Jedną z ofiar jest 3-letni chłopiec. Z wielką wodą walczy środkowa część kraju i aglomeracja paryska. Woda w Sekwanie w Paryżu powoli zaczyna opadać. Jak mówiła francuska minister środowiska, ta tendencja powinna się utrzymać. Woda zaczyna się cofać. To jednak powolny proces, ale nadchodzi nadzieja i ludzie zaczynają myśleć pozytywnie, bo widzą poprawę sytuacji. Z powodu trwających od blisko tygodnia ulewnych deszczy i wywołanej nimi powodzi trzeba było ewakuować około 20 tysięcy ludzi, w większości mieszkańców regionu paryskiego. Pogoda. W większości kraju dziś dużo słońca, chmurzy się natomiast niebo na południu i południowym wschodzie i tam możliwy deszcz i burze, już grzmi miejscami na Śląsku. Dziś nieco chłodniej niż wczoraj, od 19 stopni w Trójmieście, przez 22 w Toruniu i Białymstoku, 24 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Poznaniu, 25 w Lublinie, Kielcach, Krakowie i Katowicach, do 26 we Wrocławiu. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. All right.
problem, moja sprawa. Także dzisiaj, proszę Państwa, mówimy na tematy różne, ale biblijne takie, bo my chcemy Państwa zarazić teokracją z powrotem. Nie to, żeby było jakieś tam niedowiarstwo i zło. Bóg nie mieszka w budynkach wzniesionych przez człowieka. Że dawni słudzy Boży wiedzieli, że Stwórca Ziemi bezkresnego Wszechświata nie mieszka w budynkach, że to raj, prawda? Mądry król zapytał, Salomon, czy Bóg naprawdę zamieszka z ludźmi na ziemi? Po czym odpowiedział, że Boga nawet niebo, wręcz niebo niebios nie może pomieścić. Państwo zobaczą, jak kiedyś ludzie byli uduchowieni, patrzyli się w gwiazdy, w to wszystko. I dla nich odpowiedzią momentalnie było, że ktoś to stworzył, że za tym czymś ktoś się kryje. Druga księga Kronik, 6 rozdział, werset 18. Owszem, starożytni Izraelici mieli przybytek, a później świątynię, gdzie zgodnie z prawem Bożym zbierali się na obchody dorocznych świąt religijnych. Księga Wyjścia, 23 rozdział, wersety od 14 do 17. Ale mogli też modlić się do Boga w dowolnej chwili, gdy paśli zwierzęta, pracowali w polu, spędzali czas z rodziną lub przebywali w samotności. My również możemy zwracać się do Boga zawsze i wszędzie. Nasz wzorodawca, Jezus Chrystus, często modli się w miejscach cichych, ustronnych. Ewangelia Marka, czytaj, 1 rozdział, werset 35. Pewnego razu odszedł na górę, by się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga. Łukasza, 6 rozdział, werset 12. Jako Żyd Jezus obchodził święta w jerozolimskiej świątyni. To jest Ewangelia Jana, czytaj, 2 rozdział, wersety 13-14. Zapowiedział jednak, że w przyszłości przestanie ona być ośrodkiem wielbienia Boga. Rozmawiając z Samarytanką w pobliżu góry, gdzie niegdyś stała świątynia samarytańska, Jezus rzekł, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, mówi to do Samarytanki, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Dodał też, że prawdziwi czciciele będą czcić Ojca duchem i prawdą. Czytaj, 4 rozdział tutaj, Ewangelii Jana, masz, 4 rozdział, wersety 21-23. Jezus skierował więc uwagę nie na murowane budowle, lecz na prawdziwe wielbienie Boga, wynikające ze szczerego serca. Ale czy to znaczy, że naśladowcy Jezusa, nazwani później chrześcijanami, nie mieli już czcić Boga w gronie współwyznawców? Dzieje 11:26. Mieli i były ku temu ważne powody. Także jak nie masz co robić, możesz się modlić w parku Skaryszewskim do Pana Boga, możesz w parku Skaryszewskim czytać bardzo ciekawe treści. Zapraszamy. No, bo lud Boży to jest przecież rodzina duchowa, proszę Państwa, że prawdziwi słudzy Boży tworzą duchową rodzinę. Łukasza 8:21. W dobrej rodzinie wiele rzeczy robi się wspólnie, na przykład jada posiłki, co wzmacnia wzajemne więzi. To samo można powiedzieć o rodzinie w sensie duchowym. Chrześcijanie spotykają się na zebraniach, które niczym uczty odżywiają ich pod względem duchowym oraz zbliżają do siebie. Apostoł Paweł napisał, zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem. Czciciele prawdziwego Boga rozumieją zatem, że zbór odgrywa ważną rolę w ich rozwoju duchowym. Pozwala im wypielęgnować pewne przymioty, takie jak miłość, gotowość do przebaczenia,
życzliwość, łagodność i pokojowe usposobienie w większym stopniu niż gdyby robili to samodzielnie. Pytanie, czy zanoszenie modlitw w określonym miejscu zwiększa szansę na ich wysłuchanie? A gdzie pierwsi chrześcijanie się spotykali, by razem wielbić Boga? Często w domach prywatnych. Czytaj, Rzymian, 16 rozdział, werset 5. Kolosan, 4 rozdział, werset 15. Na przykład, apostoł Paweł napisał do pewnego współwyznawcy, jak również do zboru, który jest w jego domu. Filemona 1, 2. Czyli tam jest jeden rozdział, pierwsze dwa wersety. Czyli po prostu do zboru, list do zboru, który jest w twoim domu. Podobnie i dziś. Słudzy Boży nie potrzebują okazałych budowli. Świadkowie Jehowy mają skromne, funkcjonalne obiekty, mogące pomieścić wszystkich obecnych. Budynki te nazywają salami królestwa, co jest logiczne. Mowa o królestwie, czyli że nie przykłada się wagi do budynku, nie całuje się cegieł, nie całuje się posadzki, nie uświęca się posadzki, no bo to jest oczywiście bałwochwalstwo i ludzie dobrze to wiedzą. Ale tak daleko dali się tym zapędzić, że zdurnieli. Całkiem, bo tak Biblia mówi. Ja tego nie wymyśliłam. Całkiem możliwe, że jedna z nich znajduje się w pobliżu twojego miejsca zamieszkania, sala królestwa. W salach królestwa odbywają się zebrania, których program obejmuje pieśni, modlitwy, rozważania biblijne. Świadkowie Jehowy bardzo sobie cenią chwile spędzone na modlitwie do Boga, dlatego zwracają się do Niego codziennie, zarówno indywidualnie, jak i w gronie rodzinnym. List Jakuba 4,8 zachęca: zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Czyli, że to nie w jakimś budynku, a trzeba się zbliżyć do Pana Boga osobiście, duchowo, w duchu i w prawdzie. Także następny temat. Biblia, księga dokładnych proroctw. W Biblii przepowiedziano cierpienia i śmierć Chrystusa. Też zaraz do tego, proszę Państwa, dojdziemy. Bardzo ciekawe rzeczy w naszym magazynku teokratycznym. Zatrudnił pielęgniarkę, żeby pomóc w tej sytuacji, tak, żeby zdjąć odpowiedzialność z tych pań. Natomiast nie ma nikogo do pracy. Nikt się nie chce zgodzić. I proszę sobie wyobrazić, że córka tego samego dnia dała ogłoszenie do internetu i w tym samym dniu pani pielęgniarka chętna do tej pracy w przedszkolu się zgłosiła, no więc trzeba było ją zatrudnić, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ pani naprawdę, naprawdę bardzo troskliwie Mikołajem się zajmuje, no i przy okazji czuwa też nad innymi dziećmi, prawda, jak to w przedszkolu, pomoc medyczna w razie czego jest. Także doświadczenie nie jest bardzo przykre. Nie wiem, jak jest w innych przedszkolach. Wiem tylko, że córka kontaktuje się tam z niektórymi mamami dzieci, które poznaliśmy na oddziale. No, wiem, że jedna pani, która mieszka w Smolcu, ma podobny problem. Tak? Czyli musiała, ona się zdecydowała, zrezygnowała z pracy. I no bo nie było po prostu możliwości, żeby się dzieckiem zajęły panie w przedszkolu. Dziewczynka ma dopiero 4-latka. Co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Tutaj w tym przypadku wiem, że nie chcemy podawać nazwy gminy, o jaką chodzi. Nie chodzi o Wrocław, jak rozumiem. O Wrocław nie, nie. Chodzi o gminę pod Wrocławiem. Pani Jadwigo, pani jest emerytowaną chyba z tego, co rozmawiałyśmy przez telefon. Nauczycielką. Mm-hmm. Pani córka również. Tak. Jak pani to wszystko ocenia? Tak jako pedagog, który z wieloletnim stażem, mówiła mi pani, że u pani w szkole wiele lat temu było dziecko z wirusem HIV i nie stanowiło to problemu. Mm-hmm. Nie stanowiło. Mieliśmy wiele dzieci. No wiele to nie, ale kilkoro dzieci w ciągu 30 lat mojej pracy, na przykład z padaczką. Tak? Ja wiedziałam o tym, że to dziecko ma padaczkę, że ono może dostać ataku na lekcji i zdarzało się. No i gdyby to trafiło na takie panie, na jakie trafił Mikołaj, to one by powiedziały, że one nie mają przygotowania, bo one, prawda? Tutaj moim zdaniem tylko dobra wola i takie zrozumienie, no zrozumienie matki, która też chciałaby mieć zdrowe dziecko przecież, prawda? To jest oczywiste. Ale pani zdaniem chory, to wynika... Będzie chory. Pani zdaniem to wynika z lęku, z obaw, czy też wynika to z tego, że po prostu nie, to nie jest
nasz problem, z takiego odpychania problemu od siebie. Tak, tak, z odpychania problemu, z tego, że one chcą mieć święty spokój po prostu. No bo, jak mówię, niczym nie grozi obecność Mikołaja w przedszkolu. On nie dostanie żadnego ataku, on nie zemdleje, nie zasłabnie. Jemu tylko po prostu trzeba przypilnować, żeby on regularnie przed każdym posiłkiem zmierzył sobie cukier, że on sam wie. Jak jest u mnie czasami, to proszę uwierzyć, że mnie się zdarza zapomnieć o tym, tak? Że on nie może w zasadzie niczego zjeść bez zmierzenia cukru. To dziecko samo pamięta o tym. Babciu, muszę cukier sobie zmierzyć. No, on wie, on się sam pilnuje. On nie zje niczego bez insuliny. A obsługa pompy nie jest jakąś rzeczą bardzo trudną, bo to jest proste urządzenie, prawda? To jest taki maleńki komputerek, jak telefon komórkowy, no coś takiego. Tak, i on sobie tam, no sam sobie poda. A poza tym, tak jak mówię, panie nie musiały pompy obsługiwać, on sobie sam, tylko panie, żeby spojrzały, tak, że jeśli pompa mu, jak on to mówi, proponuje na przykład 0,7, on sobie nastawi te 0,7 i pokaże pani, proszę zobaczyć, jest 0,7, no jest, no to kliknie okej i już. To jest cała operacja. Problem jest i na pewno nie jest to problem jednostkowy. Jestem przekonana, że jest więcej takich rodziców, którzy z takimi sytuacjami się spotykają. Ja się pocieszam tylko tym, że no, mamy właściwie pewność, że Mikołaj trafi do pierwszej klasy, do szkoły, w której personel jest przeszkolony, bo mają dziecko z cukrzycą i że no nie będzie kłopotu, bo zresztą już rozmawiała mama z panią dyrektor, że nie mają nic przeciwko temu, żeby on w tej szkole się znalazł. W tej samej gminie, nawiasem mówiąc. No. W tej samej gminie, jak się chce. Czyli od ludzi. Mówiąc krótko, jak się chce, od ludzi zależy. To można, oczywiście. Wszystko zależy od pedagogów. Tak. Pani Jadwigo, no właśnie, dobrej woli. Pani Jadwigo, bardzo, bardzo pani dziękuję za maila przede wszystkim, ale też za rozmowę, za to, że zgodziła się pani przyjść do naszego wrocławskiego studia. Dziękuję pięknie. I ja również dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, tyle w tej odsłonie programu. Przed nami informacje Radia TOK FM, a po nich do tematu cukrzycy powrócę. Twój problem, moja sprawa. Widzę ciemność, w tej ciemności takie światełka. To jest akurat przy cukrzycy, tak? Czyli przy chorobach cukrzycy? Jeszcze okulary macie. To są, właśnie. To są hiciory, te damy. Tak. Te okulary stworzyła osoba, która kiedyś ze mną pracowała i powiedziała mi właśnie, że ona tak widzi. To są zwykłe okulary przeciwsłoneczne, ale bardzo mocno w środku zamazane. Zaczyna, ale taka już zaawansowana. Przynajmniej na przykład ktoś na przykład mnie posądza, sąsiedzi, że jakoś nie poznaje, nie? Ale ja go po prostu nie widzę, nie? Ja go dopiero widzę, jak go minę. Nie mówię, a znowu już przeszedł obok pana. Zbrodnienie plamki. Aha, czyli nie będę widzieć środka. Tak, tak. Nie widzę środka. Znaczy nie, ja tutaj trochę dołem widzę, więc to ale tak. Bo te osoby też widzą dołem. Mamy z testowania tego typu gogli, które imitują zaburzenia wzroku i jest bezcenne. Różnie osoby widzą. A to widzą centralnie, a to bokami oka widzą, a to tylko cienie widzą, a to rozmazany obraz, a to na przykład w miarę dobrze widzą, a nie widzą schodów, nie widzą perspektywy. I myślę, że warto sobie to wyobrazić. Pani nie widzi nic. Ja widzę światło. Tak, mam poczucie światła. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Uprasza się o wyłączenie telefonów komórkowych, niedotykanie eksponatów, nierejestrowanie dźwięku i obrazu, nieprowadzenie głośnych rozmów. Wielkie festiwale, premiery filmowe i najgorętsze koncerty sezonu to od wtorku do piątku, a w poniedziałek zostajemy w domu. Oglądamy seriale, czytamy książki, słuchamy płyt. Wtedy kultura osobista zamienia się w kulturę domową. Patrycja Wanat, zapraszam od poniedziałku do piątku po 17:40. Reklama. Wybierz hit od T-Mobile. Najnowszy Huawei P9 Lite w cenie nie do przebicia. Już za złotówkę na start w abonamencie. Gwarantujemy najniższą cenę lub zwrot różnicy również na inne smartfony Huawei. Sprawdź w sklepach T-Mobile. Hej, 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 hej! Wiesz, ile waży 82,5 miliarda euro? My też nie wiemy, ale wiemy, jak je zdobyć. To super proste. Wystarczy słuchać radia TOK FM. Dowiesz się, jak skorzystać z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Gdzie znaleźć dofinansowanie? Jak przygotować i złożyć wniosek? Super fundusze w radiu TOK FM. W
każdy poniedziałek po 12.40. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przeżyj z Dacią rodzinną przygodę. Już 11 czerwca przyjdź z bliskim na piknik do salonu Daci. Poznaj nową serię limitowaną Open. Skorzystaj z jazd próbnych i weź udział w konkursie. Możesz wygrać Dacia Duster Open oraz zaproszenia do kina. Szczegóły akcji w salonach Daci. Dori? Tak. Dori? Przecież my się znamy! Gdzie jest Dori? Film Disney i Pixar wkrótce w kinach. Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Libia nie będzie przyjmować odsyłanych przez Europę uchodźców, którzy dotarli tam nielegalnie. To zapowiedź libijskiego premiera w rozmowie z Weltam Zontak. Po zamknięciu szlaku bałkańskiego trasa przez Libię i Morze Śródziemne cieszy się coraz większą popularnością wśród uciekinierów z Afryki. Szwajcarzy decydują dziś w referendum, czy chcą wprowadzenia gwarantowanego dochodu. Karambol na Krajowej Ósemce w Markach pod Warszawą. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Lewy pas jezdni w kierunku Warszawy jest zablokowany. Więcej informacji. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa. Studio Tok FM w Warszawie. Tam moimi gośćmi są pani Małgorzata Marszałek, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pani Marzena Kieszkowska, dyrektor przedszkola numer 58 w Warszawie. Witam również panią. Witam, dzień dobry. Będziemy, proszę państwa, rozmawiać o małych cukrzykach, o dzieciach z cukrzycą, bo jak państwo wiecie, dostałam maila od jednej z naszych słuchaczek, która opisała mi historię spod Wrocławia, gdzie mama Zerówkowicza miała olbrzymi problem, gdy okazało się, że właśnie dziecko jest chore na cukrzycę i nagle okazało się, że jest problem w przedszkolu, bo panie twierdzą, że dziecko powinno mieć nauczanie indywidualne, powinno siedzieć z mamą w domu. Może zaczniemy od pani dyrektor, bo wiem, że pani przedszkole to jest przedszkole, no nie chcę powiedzieć stawiane za wzór, ale pewnie trochę też również można tak to ująć, ale jest to przedszkole, do którego trafiają dzieci z cukrzycą. Proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, czy to jest tak, że musiała pani swoje nauczycielki, wychowawczynie w jakiś sposób przeszkolić? Tak, od 2004 roku sprawujemy opiekę nad dziećmi z cukrzycą typu pierwszego. Dzieci uczestniczą w całej bogatej ofercie przedszkola, uczestniczą w zajęciach, wycieczkach, wszystkich wyjazdach, które są organizowane na terenie przedszkola. No i oczywiście cała kadra pedagogiczna została przeszkolona w zakresie obsługi pompy insulinowej, jak również pracownicy obsługi przechodzili szkolenia dotyczące badania poziomu cukru, i żeby pracownicy obsługi też wiedzieli, co to jest cukrzyca i jak się zachowywać w poszczególnych sytuacjach. To jest temat skomplikowany, to jest temat trudny z punktu widzenia nauczyciela, to jest temat, którego wychowawczynie, nauczycielki się bały. Strach jest zawsze, ponieważ podajemy lek dziecku, także jest ogromna odpowiedzialność. Natomiast wszystkie panie zostały przeszkolone i każda pani świadomie podjęła decyzję o tym, że będzie podawała insulinę. Nie jest to nic strasznego. Każdy w dzisiejszych czasach obsługuje telefon komórkowy, pompa insulinowa nie jest bardziej skomplikowana od obsługi telefonu komórkowego, więc na poziomie przedszkola w takim zakresie, jakim my potrzebujemy, jesteśmy w stanie opanować obsługę tej pompy. Tym bardziej, że nie podajemy, nie zmieniamy bazy, podajemy tylko korekty do posiłków i ewentualnie reagujemy na spadek lub wtedy, gdy jest cukier wysoki. Pani Małgorzato, no właśnie tutaj nawiążmy do tego, o czym powiedziała pani dyrektor, czyli o tym, że jest podawany lek. To jest tak, że w przypadku tej naszej słuchaczki usłyszała od nauczycielek z przedszkola, że nauczyciel nie może podawać dzieciom leków. I często słyszymy, tak jak na przykład mój syn jedzie na wycieczkę, to też jest to powiedziane w informacji, którą dostaje od wychowawcy, że nauczyciel nie może podać leku. No więc właśnie, jest to lek, nie jest to lek, czy to jest czynność techniczna tylko i wyłącznie, czy raczej nie? Ja sobie pozwolę zrobić taki malutki background, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, bo też myślę, że nie każdy z naszych słuchaczy musi wiedzieć, o czym my tutaj rozmawiamy. Generalnie większość osób
generalnie bardziej powszechna jest cukrzyca typu drugiego i mimo, że nazwa jest bardzo podobna, to tak naprawdę są to dwie różne choroby. I teraz, żeby słuchacze też jakby nie musieli się zastanawiać, mając przed oczami, czym jest cukrzyca typu drugiego, dlaczego my robimy z tego tutaj takie duże halo. Cukrzyca typu pierwszego to jest taka choroba, której takim clue jest to, że dziecko, cukrzyca pacjenta, tak, nie produkuje własnej insuliny. A insulina jest hormonem, który jest nam niezbędny do życia. W związku z czym ta insulina musi być podawana zewnętrznie. I bez wątpienia jest to lek. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości. I ta insulina może być podawana na dwa sposoby. Albo za pomocą pompy insulinowej, albo za pomocą takich tradycyjnych zastrzyków, z tym, że no nie przychodzimy do szkoły ze strzykawką, tylko mamy takie specjalne wstrzykiwacze nazywane penami. Więc sposób podawania insuliny to są te, może być taki lub taki, natomiast zawsze jest to lek, który jest podawany podskórnie, nie ma insuliny w tabletkach. I ten sposób podawania insuliny sam w sobie może być dosyć problematyczny, no bo powiedzmy trzeba zrobić dziecku zastrzyk, aczkolwiek w Polsce my jesteśmy takimi liderami, pionierami w leczeniu dzieci i młodzieży za pomocą pomp insulinowych, dlatego rzeczywiście większość, zdecydowana większość uczniów, przedszkolaków ma pompę. I teraz mówi się, że podanie insuliny za pomocą pompy jest czynnością techniczną, bo to właśnie polega na tym, że wyciąga się małe urządzenie, które, tak jak pani dyrektor wspomniała, jest wielkości telefonu komórkowego i odpowiednio się je programuje. I powiedzmy, uczeń zje śniadanie albo insulinę można podać przed śniadaniem, po śniadaniu, czyli przed posiłkiem albo po posiłku. Zwykle przed, no ale powiedzmy w przypadku małych dzieci, które nie wiadomo, czy zjedzą, czy nie zjedzą, czasami się praktykuje bezpośrednio po posiłku, żeby zobaczyć, ile zjadło. Po prostu trzeba wyjąć tą pompę i podać odpowiednią ilość insuliny. I to uznajemy za czynność techniczną, jeśli jest to robione za pomocą pompy. Jeśli jest to robione za pomocą tego wstrzykiwacza, no to rzeczywiście tutaj wchodzi taka czynność, którą się określa tak profesjonalnie jako przerwanie ciągłości skóry, no bo po prostu robimy zastrzyk. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że po pierwsze dla chcącego nic trudnego i cukrzyca jest niejako wyłączona przez Ministerstwo Zdrowia i przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z tych chorób, gdzie, znaczy jakby jest wyłączona z tego zapisu, że nie można dziecku podać lekarstwa. Lekarstwo takie jak insulina, które jest de facto lekarstwem ratującym życie, które musi być podane, może być podane przez nauczyciela. I bardzo często robi się tak, ponieważ nauczyciele się faktycznie tego boją i powołują się na ten zapis, że no, taki ten pierwszy odgórny zapis jest taki, że nic nie podają. Żeby niejako troszeczkę ich uspokoić, to bardzo często jest tak, że przedszkole podpisuje umowę cywilnoprawną z rodzicami. Myślę, że tutaj pani dyrektor coś więcej na ten temat powie, ale dzięki temu ten nauczyciel ma większą pewność, że jeśli cokolwiek się stanie, nie wiem, po podaniu insuliny wstrzykiwaczem, jeśli dziecko nie jest na pompie, nie wiem, będzie siniak, czasami się zdarza, że trafimy w naczynie krwionośne, tak, robiąc zastrzyk, to nikt tego nauczyciela nie pociągnie do odpowiedzialności, że źle podał insulinę. Tak, to jest może taki banalny przykład, troszeczkę trywialny, ale on troszeczkę obrazuje sytuację, że nauczyciel potrzebuje takiej, mówiąc brzydko, podkładki, która go troszeczkę uspokoi. Samo podanie... Pani dyrektor, macie takie umowy? Mamy takie umowy, podpisujemy je już od kilku lat. Rzeczywiście stanowi to takie poczucie bezpieczeństwa dla pań i no, funkcjonuje to od kilku lat. Przekazywaliśmy też te umowy nauczycielom z Warszawy. Ja chciałam jeszcze tutaj dodać, że w przedszkolu moim od 2004 roku nie zgłosił się żaden rodzic, który podawałby insulinę przez pen. Wszystkie dzieci, które były chętne, dostały pompy insulinowe z Narodowego Funduszu Zdrowia lub w jakiś inny sposób były wyposażone w te pompy insulinowe, także nie było konieczności ani razu podawania dzieciom insuliny przez pen. Chciałam jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć, ponieważ rzeczywiście samo podanie insuliny to jest czynność techniczna, tak? Natomiast jakby klucz problemu pewnie też jest troszeczkę przesunięte w inną stronę, ponieważ trzeba wiedzieć, ile tej insuliny podać. I osoby chorujące na cukrzycę, jak są dorosłe, to samodzielnie, a w przypadku dzieci jakby
tą decyzję podejmują rodzice. I chodzi o to, że my nie jakby zobowiązujemy nauczycieli w przedszkolu czy w szkole do tego, żeby oni wiedzieli, ile konkretnie insuliny należy podać. To podawanie insuliny, odpowiednia ilość posiłków i tak dalej, to są tak zwane decyzje terapeutyczne, tak je nazywamy, no bo one rzeczywiście są mocno skorelowane z leczeniem cukrzycy, więc decyzje terapeutyczne zawsze podejmuje rodzic. Nauczyciel w przedszkolu, nauczyciel w szkole nie decyduje o tym, ile ma teraz podać insuliny. Trzeba tak zorganizować tą współpracę i pewnie pani dyrektor tutaj troszeczkę więcej o tym powie, jak to tak logistycznie wygląda, żeby albo być w stałym kontakcie telefonicznym z jednym z rodziców, albo żeby szkoła, przedszkole dostawało jakąś taką rozpiskę na dany dzień. Jeśli rodzice wiedzą wcześniej, jakie są posiłki, to są w stanie wcześniej ustalić, ile mniej więcej tej insuliny na posiłek trzeba podać. Więc to też trzeba powiedzieć, bo nauczyciele w pierwszym odruchu może nie zawsze to rozumieją, że od nich nie wymaga się takiego nauczenia się tej cukrzycy, żeby oni podejmowali te tak zwane decyzje terapeutyczne. To w 100% należy do rodziców i my nie oczekujemy od nauczycieli tego. Oczywiście zdarzają się rzadko, bo rzadko, ale takie jednostki, które się tak dobrze uczą tej cukrzycy, że praktycznie na równi z rodzicem potrafią tą chorobę zrozumieć i opanować, aczkolwiek nawet wtedy takie sporne jest to, czy to nauczyciel powinien tutaj decydować o leku. Nauczyciel, tego oczekujemy i tego byśmy chcieli, żeby był wsparciem dla ucznia. Im młodsze dziecko, tym oczywiście to wsparcie musi być większe. Pani Małgorzato, ale dużo macie sygnałów jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, że w szkołach wciąż pojawiają się problemy z małymi cukrzykami? Takie sytuacje się zdarzają, aczkolwiek na pewno jest ich mniej niż więcej. To znaczy te 15 lat temu, 10 lat temu to był większy problem. Dzisiaj z racji tego, że dzieci i młodzieży z cukrzycą typu pierwszego jest po prostu bardzo dużo, także bardzo dużo szkół miało już kontakt z tą chorobą, ma obecnie. W związku z tym temat ten coraz bardziej się, że tak powiem, oswaja w placówkach edukacyjnych. Natomiast faktycznie od czasu do czasu zdarzają się takie sytuacje. Tylko to jest tak, że podejrzewam, zdecydowana większość szkół na wieść o tym, że będzie, czy przedszkoli, na wieść o tym, że będzie miało dziecko z cukrzycą, oczywiście reaguje pewnym takim niepokojem i on może być mniej lub bardziej wyrażony. Myślę, że to jest rzecz zupełnie naturalna, bo też nie znam rodziny, która by diagnozę cukrzycy typu pierwszego przyjęła z otwartymi ramionami. No rodzice też zawsze powtarzają, że to jest szok, zmiana trybu życia, po prostu też muszą się niejako przyzwyczaić do tego, że teraz oto mają dziecko z chorobą przewlekłą. I myślę, że też taki czas na to przyzwyczajenie się trzeba dać placówce, tak, przedszkolu, szkole, bo no, oni też na pierwszy taki sygnał, że jest dziecko z cukrzycą, zwykle reagują jakimś strachem i na pewno jest taka naturalna potrzeba, żeby gdzieś może to od siebie odsunąć. Kwestia jest, co zrobią, jeśli to sobie przemyślą, tak, jeśli jest możliwy dialog, jeśli jest chęć do tego, żeby się nauczyć, jeśli jest otwartość na to, żeby współpracować z rodzicami, to się wszystko daje ładnie ułożyć i rzeczywiście szkoła współpracuje dobrze, dziecko funkcjonuje w grupie rówieśników i wszystko jest okej. Okay. Takie sytuacje, jak te przedstawione tutaj przez babcię chłopca, zdarzają się, aczkolwiek no mogę powiedzieć, także, że... Także proszę Państwa, cierpienia cukrzycy, tak, cierpienia Jezusa Chrystusa, kiedy 2000 lat temu Jezus Chrystus był na ziemi, zdawał sobie sprawę, że z rąk wrogów poniesie okrutną śmierć. Skąd o tym wiedział? Dobrze znał dotyczącego proroctwa Pism Hebrajskich, zwanych też Starym Testamentem. Wiele z nich utrwali prorok Izajasz ponad 700 lat przed narodzeniem Jezusa, no bo Księga Izajasza była napisana w 732 roku przed naszą erą. Skąd można mieć pewność, że słowa te rzeczywiście zostały napisane z wyprzedzeniem? Tutaj już na ten temat bardzo dużo mówiłyśmy i bibliści, geolodzy, archeolodzy odpukać stwierdzili, że nad wyraz prawdziwa jest rzetelna i szczera Księga Izajasza i już wcześniej była spisana. W roku 1947 pewien beduiński pasterz natknął się na zwoje ukryte w jaskini Qumran na północno-zachodnim brzegu Morza Martwego, rejon zachodniego brzegu Jordanu.
mnie. Manuskrypty te wraz z innymi znalezionymi w pobliskich jaskiniach stały się znane jako zwoje z nadmorza martwego. Zawierają one odpis całej księgi Izajasza, datowany na drugi wiek przed narodzinami Jezusa. Tak więc to, co pisarz Izajasz istotnie było proroctwem. Tak więc to pisał Izajasz istotnie było proroctwem. A co przepowiedział on w związku z tym wszystkim? Tak, już dziękujemy, opanowaliśmy. Z cierpieniami, śmiercią Jezusa, czyli Mesjasza. No i tak dalej czyli dwa proroctwa, zapowiedź cierpień Jezusa. Proroctwo pierwsze. Nadstawiłem plecy bijącym Izajasza, 50 rozdział, werset 6. Spełnienie. W 33 roku naszej ery żydowscy wrogowie Jezusa zabrali go na przesłuchanie do rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata, widząc, że Jezus jest niewinny. Piłat słusznie próbował go uwolnić. Czyli człowiek obcy, nawet może niewierzący w jakimś sensie. Ponieważ jednak Żydzi nie ustępowali, faryzeusze, saduceusze, którzy przecedzali komara, wielbłąda, połykali, krzykiem domagali się stracenia Jezusa. Namiestnik wydał wyrok, by zaspokoić ich żądanie. Czyli po prostu troszeczkę się bał o swoje stanowisko, ale pierwsze jego wypowiedzi to były takie, że Jezus był niewinny. Oto człowiek, człowieka, króla wam waszego mam ukrzyżować. I tym samym skazał go na śmierć. Łukasz 23:13-24. Czyli, że widzicie Państwo, że nie chciał, a wydał wyrok śmierci. Piłat. Wcześniej wziął Jezusa i go ubiczował, czyli kazał dotkliwie wychłostać. Jana 19:1. Zgodnie z proroctwem Izajasza Jezus nadstawił plecy bijącym. Co mówi historia? Historia potwierdza, że przed egzekucją Rzymianie zazwyczaj wymierzali skazańcom chłostę. Według pewnej książki posługiwano się biczem ze skórzanych pasków, do których przywiązywano ostre kawałki ołowiu lub innego metalu. O jest. Skazańca. Tutaj trzeba mówić o jest. Skazańca. Biczowano po gołych plecach, aż do rozerwania skóry i powstania głębokich ran. Nieraz kończyło się to śmiercią. Jezus przetrwał jednak ten początek męki. Oj, zapowiedź śmierci Chrystusa. Proroctwo drugie. Czytamy. Wylał na śmierć duszę swoją. Izajasza 53:12. Bo my tu omawiamy Izajasza ten nasz sławny 53 rozdział. Wydał na śmierć duszę swoją, a to i jeszcze ta prawda, że duszą jest człowiek, dusza jest śmiertelna, bo Jezus 3 dni nie był, nie istniał, aż bo ja go, Jahwe, wzbudził. Czyli 3 dni niebytu, prawda? Jezus wstąpił do piekieł, a biblijne piekło to jest grób. To Żydzi wiedzieli, dla Żyda, dla Żydów to było jasne, to było oczywiste, że piekło jest grobem, gdzie nic człowiek nie cierpi, nie wie, nie czuje, a dusza to człowiek. Przewodniczący, nie udzielał się, podpisuje. Nie ucinał dyskusji, które mają dokonywać, było w szarach i krzyczycznych, etniczno-poglądowych. Chcę też powiedzieć, że różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które zawsze i zwykle zabierały głos w przesłuchiwaniu kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego, nigdy nie miały podpisania narodowego, nigdy nie miały prawa organizacje pozarządowe do odpytywania kandydatów, ponieważ zawsze było to nadużycie z ich strony i nadużycie ze strony przewodniczącego. Tak jest, bo ja staram się tutaj jednak dojść do głosu. Wymyszka agresorów. Chciałam prosić, żeby pan nie dopuszczał, po prostu, żeby pan ucinał. Oni są gotowi.
mówi na atakowanie Usquam ad mortem defecatum. Proszę zajrzeć do słownika. Pani profesor Pawłowicz być może emocjonalnie, ale występowała w sposób absolutnie kulturalny. Pani poseł. Na pewno nie. Pana przewodniczącego. Zwracam uwagę pani poseł Fichowicz. Pani każdemu przerywa wypowiedź. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Oni są gotowi na atakowanie Usquam ad mortem defecatum. Jak on przerywa, to i to przerywa. Jak i to przerywa, to i to przerywa. A na czym polega wojna? To tylko, no cielesna wojna, to przecież tylko świadkowie Jehowy rozumieją, że jak ktoś w ciebie kamieniem, to ty w niego chlebem. Dlaczego tej psychologii nie mogą pojąć ci, którzy się tak kształcą, którzy się tak uczą? Są ciemni jak tabaka. Dlaczego nie mogą tego pojąć? Dobrze. Spełnienie, czyli mamy drugie proroctwo, wydał na śmierć duszę swoją Jezus Chrystus. Izajasza 53, rozdział, werset 12. Psalm 22, werset 16 i jeszcze 17 podaje kolejne szczegóły. Obiegła mnie zgraja złoczyńców, przebili moje ręce i nogi, edycja świętego Pawła. Spełnienie. W Ewangelii według Marka 15:15 powiedziano o Piłacie. Jezusa kazał ubiczować, po czym wydał go, aby zawisł na palu. Chrystus poniósł okrutną śmierć, mając ręce i nogi przygwożdżone do pala. Jana 20, rozdział, werset 25. Kilka godzin później donośnie krzyknął i wydał ostatnie tchnienie. Marka 15:37. Co mówi historia? Źródła świeckie, widzicie Państwo, krzyczeć to trzeba wiedzieć kiedy. A tutaj krzyczą, kaszlą, wrzeszczą, nikt ich nie bije, nie są chorzy, nic się nie dzieje, a tylko tego żydowskiego jazgotu narobią bazarowego. Mydło i powidło, wars i sawa, bazar Różyckiego, bazar Szembek. Historia, co na to? Źródła świeckie niewiele wyjawiają na temat śmierci Jezusa, ale poważany rzymski historyk Tacyt, urodzony roku 55 naszej ery, napisał: początek tej nazwy, chrześcijanie, dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokonsula Poncjusza Piłata. Roczniki, tłumaczenie, Hammer, tom pierwszy, księga 15, 44, gwiazdka. Słowa Tacyta w pełni harmonizują ze sprawozdaniami ewangelicznymi, które również wymieniają Tyberiusza, Cezara, Poncjusza, Piłata i innych przedstawicieli władzy. Ponadto historia potwierdza rzymski zwyczaj uśmiercania na palu niewolników oraz pogardzanych przestępców. Rzymianie przywiązywali ich albo przybijali gwoździami. W cytowanej już książce Henry'ego Halleya czytamy, cytat: skazańcowi przebijano gwoździami dłonie i stopy, zostawiano go wiszącego, wykonał cierpiąc nieznośne pragnienie i rozdzielający ból. Jak nadmieniono na początku, Jezus wiedział, że czeka go męczeńska śmierć. Gdy przybliżał się kres jego życia, swym lojalnym naśladowcom odważnie powiedział: udajemy się do Jerozolimy, Syn Człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go ludziom z narodów na wyśmianie. No to ta sytuacja, mówimy, moherowych systemów w Warszawie, jak oni tutaj beczą. I ubiczowani, zawieszeni na palu. Ale dlaczego Jezus musiał umrzeć w ogóle? Odpowiedź na to pytanie dotyczy każdego z nas. Jest najlepszą wieścią, jaką możemy usłyszeć. Jest miażdżony za nasze przewinienia. Jako ludzie niedoskonali często dopuszczamy się czegoś złego. Biblia nazywa to grzechem. Można go przyrównać do piasku, który przedostał się do silnika. Zakłóca jego pracę, stopniowo doprowadza do takiego uszkodzenia, że silnik staje. Podobne są następstwa grzechu. Powoduje on, że starzejemy się, chorujemy, umieramy. W liście do Rzymian 6:23 wyjaśniono: zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć. Z tej tragicznej sytuacji, czyli świnią nie, ale grzechem, śmierć. Śmierć musi być. Życie trzeba dać w opłacie.
na opłatę. Z tej tragicznej sytuacji możemy jednak zostać wybawieni dzięki śmierci Chrystusa. W jaki sposób? Według innego niezwykłego proroctwa z Księgi Izajasza Chrystus miał umrzeć za nasz występek i być miażdżony za nasze przewinienia, a dzięki jego ranom zgotowano nam uzdrowienie. To proroctwo Izajasza kojarzy się ze słowami Jezusa zanotowanymi w Ewangelii Jana 3,16. Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w Niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. Ja to wielokrotnie cytowałam. Czyli widzicie Państwo, Jana czytajcie 17,3 też, 2 Tymoteusza 3,16. Jezus grzechu nie popełnił, więc nie utracił prawa do życia, a jednak oddał życie za nas, zapłacił nim za nasze grzechy i w ten sposób wykupił nas od śmierci. Dlatego ofiarną śmierć Jezusa słusznie nazywa się okupem. Tak, także widzicie Państwo. Proszę czytać. Ofiarna śmierć Jezusa Chrystusa zapowiedziana, kapłańska, 17 rozdział. Czytaj Biblię. Nie mataczyć, nie ukrywać Biblii, nie palić, nie niszczyć.